robi oszałamiającą karierę w lidze NBA. Nasz dziennikarz Robert Rzepnikowski przeprowadził z nim ekskluzywny wywiad. Zobaczmy, posłuchajmy. Trzeci dzień czerwca. Wiele zmieniło się w twoim życiu. Dzień draftu do NBA. Jak wspominasz tamte wydarzenia? Tamte? O kurczę, ale to szybko już poszło. Pamiętam, jak to było wczoraj. Byłem w drafcie w Nowym Jorku i wiesz, Spurs mnie wybrali i po prostu się cieszyłem. I teraz się cieszę, że oni mnie wybrali. Bo po prostu myślę, że to wszystko jest bardzo dobre, pozytywne i bardzo dobrze gram teraz i się uczę bardzo dużo od Spurs. Właśnie trafiłeś tutaj, pierwsze treningi. Czy było coś, co cię zaskoczyło? Okej, miałeś doświadczenie na amerykańskich parkietach, na uczelni Baylor, ale jednak to jest NBA, to są pięciokrotni mistrzowie NBA. Czy było coś tu takiego, co pomyślałeś, kurczę, to jest już naprawdę, to się dzieje? Myślę, że po prostu wszyscy byli pros, wiesz, już nie miałem szkoły, tylko koszykówkę i to było, wiesz, trochę inne. Ale wszystko myślę, że ja dałem sobie radę i po prostu tylko koszykówkę grałem teraz, ale wiesz, przed miałem szkołę, miałem rodzice, a teraz jest tylko koszykówka, wiesz. Jak ci tutaj, jak w tej najlepszej koszykarskiej lidze świata, jak w San Antonio Spurs się odnajdujesz? Czy już czujesz się częścią tej wielkiej rodziny Spurs? No, cieszę się, wiesz, już nie grałem 7 miesięcy od NCAA i wiesz, nie wygrałem w Summer League. Tam, wiesz, pierwsze pre-season games to trochę so-so, też pierwsze mecze, ale myślę, krok po krok, mecz po mecz, to lepiej gram, czuję się bardziej, jak się mówi, confident. Pewny siebie. Pewny siebie i lepiej jest. Jakie cele stawia sobie Jeremy Sochan na ten rok, na najbliższe sezony, na całą karierę? Mhm. Czy myślisz tak te 10-15 lat w przyszłość? No zawsze myślę, że wszyscy my myślimy, co jest next. Co jest następne, ale myślę, że wiesz, chcę wygrywać, chcę się uczyć, chcę grać, wiesz, być na parkiecie i myślę, że jak ja widzę i chyba jak The Spurs wyglądają, widzą, to ja będę tym jednym, wiesz, kluczowym zawodnikiem. Myślę, że będziemy wygrywali dużo i mam nadzieję, że będą championships też. Jesteś dopiero czwartym polskim koszykarzem w historii NBA. Cezary Trybański, Maciej Lampe, Marcin Gortat, teraz Jeremy Sochan. Jak ci z tym? Czy to jest bardziej presja, nobilitacja, zaszczyt, że w takiej elitarnym gronie się znalazłeś zaledwie czterech polskich koszykarzy w najlepszej koszykarskiej lidze świata? No, zawsze będzie stres i presja, ale myślę, że to jest coś fajnego i że pokazuje, że wiesz, my możemy też w NBA grać i może jestem czwartym, ale ktoś będzie piątym i chcę to pokazać, że można.
powiedziałeś a propos reprezentacji Polski, a propos polskich koszykarzy, powiedziałeś bardzo ważną i piękną rzecz w jednym z wywiadów, że jak ty grasz w NBA, gra w nim cała Polska. Mhm. Czujesz właśnie taką chęć promocji, promowania polskiej koszykówki na świecie i koszykówki w Polsce właśnie przez grę w Spursach? Tak, na pewno. Myślę, że dużo oglądają w Spurs. Spurs mają historię i teraz ja jestem tą też historią i myślę, że wiesz, jak ja gram dla kadry i myślę, że ja też gram dla Polski całą. Eurobasket 20-25. Tam możemy spodziewać się Jeremiego Sochana w koszulce z orzełkiem na piersi? Na pewno. Jak będzie taką szansę, to na pewno tam będę i wygramy coś, na pewno. Na chwilkę chciałbym jeszcze wrócić do tej nocy draftu, gdy twoje nazwisko zostało wyczytane z numerem 9. Bardzo wysokim numerem, tego nie będziemy ukrywać, najwyższym oczywiście w historii polskiego basketu, top 10. To jest duży, duży zaszczyt. Czy spodziewałeś się takiego wysokiego numeru po tym roku na Uniwersytecie w Baylor? Jak zacząłem rok w Baylor, to nie. Ale jak skończyłem i miałem te workouts, to miałem jakąś, picture, nadzieję. Że gdzieś będę tam, wiesz, 9, 10, 11 i miałem te workouty Spurs, Washington, New Orleans, to takie bliżej lottery picks i widziałem trochę, ale wiesz, nikt nie wie, co się stanie na drafcie w tej nocy, ale wiesz, byłem lucky, że oni wybrali mnie numerem 9. Jeremy, ty jesteś gotowy na Sochumanie? Chyba możemy się tego spodziewać. I to w San Antonio, i w Polsce. Tak naprawdę jesteś ambasadorem naszego basketu tutaj za oceanem. Na pewno, jestem gotowy. Dasz radę? No, myślę, że tak. Dam radę. Czego ci życzyć na najbliższe dni, lata? Good luck. To tyle. I tego ci życzymy. Good luck. Dziękuję.